Na tym filmie ze statystyki matematycznej pokażę Wam, jak poprawnie należy przeprowadzić test zgodności chi kwadrat przy założeniu, że porównujemy ten rozkład empiryczny z rozkładem geometrycznym. Nasz rozkład empiryczny jest następujący. Tu są wartości, a to jak często one występują. Łącznie zbadana próba liczy 106 jednostek. Tu, co możemy na pewno policzyć, to są odsetki empiryczne, które wynikają z tego, że daną liczebność dzielimy przez liczebność łączną i wiemy, jakie są odsetki łączne. Wszystko razem musi nam dawać 1. I w teście zgodności chi kwadrat na początek zapiszmy hipotezy. Raz, zapisujemy jako hipotezę zerową założenie, że rozkład empiryczny jest zgodny z rozkładem geometrycznym, a potem w hipotezie alternatywnej zapisujemy jednak, że rozkład jest inny niż geometryczny. Nie wykazuje zgodności z rozkładem geometrycznym. To są dwa przypuszczenia. Żeby stwierdzić, które z tych przypuszczeń jest bardziej prawidłowe, przy poziomie istotności 0,05 musimy obliczyć statystykę chi kwadrat. Ta statystyka chi kwadrat mówi o tym, że porównamy ze sobą wartość empiryczną z wartością teoretyczną. Wartości empiryczne dla poszczególnych wartości tutaj rzeczywistych mamy zapisane. Potrzebujemy wartości teoretyczne. Jak w każdym teście zgodności chi kwadrat, potrzebujemy wyznaczyć prawdopodobieństwo zgodnie z rozkładem teoretycznym. W naszym przypadku mamy do czynienia z rozkładem geometrycznym, gdzie sposób na wyznaczanie prawdopodobieństwa jest następujący. H jest to każda kolejna wartość z rozkładu empirycznego, a mała literka P jest to prawdopodobieństwo związane z rozkładem geometrycznym. Jeżeli w treści zadania nie jest podane, ile wynosi mała literka P, to prawdopodobieństwo w tym rozkładzie geometrycznym, my musimy to policzyć. Można skorzystać ze wzoru na wartość oczekiwaną w tym rozkładzie, gdzie mówimy, że wartość oczekiwana w tym rozkładzie to 1 przez 100 prawdopodobieństwo, które szukamy. I żeby je wyznaczyć, a będzie nam po prostu potrzebne, liczymy zwykłą średnią arytmetyczną z naszych danych rzeczywistych, i odwracając otrzymujemy wartość P. Będziemy mieć wartość oczekiwaną, obliczymy w tym momencie odpowiadające mu prawdopodobieństwo. I wartość oczekiwaną zawsze liczymy jak zwykłą średnią arytmetyczną, jeżeli już jej nie możemy, nie mamy z góry zadanej. A więc liczymy to jako sumę przemnożonych liczebności, tutaj wartości po prostu naszej cechy razy liczebności. Tutaj mamy pozapisywane te wyniki, na końcu wyznaczamy sumę i tą sumę dzielimy przez to, ile mamy zbadanych elementów. To, co otrzymamy, będzie to przybliżona wartość średnia, czyli wartość oczekiwana w rozkładzie geometrycznym. Ale nam nie chodziło o samą wartość oczekiwaną w rozkładzie, a pojedyncze prawdopodobieństwo w tym rozkładzie geometrycznym. Jeżeli znam tą wartość, a szukam tą, to mogę przekształcić tak wzór, że po tej stronie będzie literka P, a wartość oczekiwana wejdzie do mianownika tego ułamka, czyli małe P równa się 1 przez wartość oczekiwaną i to jest policzone. Mamy tutaj nasze prawdopodobieństwo empiryczne, a my zgodnie z tym wzorem obliczymy prawdopodobieństwo teoretyczne, czyli odsetek występowania tych wartości, ale teoretyczne szanse na wystąpienie. I korzystamy z tego wzoru na prawdopodobieństwo w rozkładzie geometrycznym, gdzie elementem H jest zmieniająca się wartość X, a mała literka P na stałe wynosi 0,294 zgodnie z tym wzorem, który Wam pokazuję. To, co otrzymujemy, będą to częstości prawdopodobieństwa teoretyczne. Powinno nam to najlepiej dawać 1, ale nie zawsze jesteśmy w stanie to uzyskać. I do wzoru na chi kwadrat potrzebujemy liczebności teoretyczne. Je zawsze w tym teście zgodności chi kwadrat otrzymujemy przez wyznaczenie najpierw prawdopodobieństw teoretycznych. Każdy z nich potem mnożymy razy
liczebność łączną próby, czyli zgodnie ze wzorem NI teoretyczne to odsetek teoretyczny razy tutaj wyznaczony przez nas wynik sumy wszystkich naszych wariantów, ile jak dużą mamy łączną próbę, wynosi ona 106. Wyniki mamy tu zapisane i ten element jest już wyznaczony, więc mamy te nasze wartości teoretyczne i je będziemy porównywać z wartościami rzeczywistymi. I tu są te wartości rzeczywiste, tu teoretyczne. Zgodnie ze wzorem na statystykach i kwadrat, od każdej wartości rzeczywistej odejmuje wartość teoretyczną, więc mamy wynik minus wynik liczba, empiryczna minus teoretyczna wynik, empiryczna minus teoretyczna wynik. Potem zgodnie z tymi wzorami, tutaj te przekształcenia, podnosimy te wyniki, które mamy do kwadratu, bo tak nam potrzebny jest licznik statystyki i kwadrat, by na końcu każdą z tych otrzymanych wartości gdzie podzielić przez odpowiednią wartość teoretyczną, a na końcu sumować. To, co otrzymamy, będzie to statystyka chi kwadrat, która będzie potrzebna do zweryfikowania, czy dany rozkład empiryczny jest geometryczny, a może nie jest zgodny jednak z rozkładem geometrycznym. Statystyka chi kwadrat jest, a teraz potrzebujemy chi kwadrat krytyczną. Albo ją szukamy w tablicach papierowych, albo też wyznaczamy tutaj powiedzmy z rozkładu chi kwadrat zapisanego w programie MS Excel. Żeby wyznaczyć tą wartość krytyczną, czyli odwrotną, potrzebujemy dwa elementy. Jakie jest prawdopodobieństwo i ile wynoszą stopnie swobody? Prawdopodobieństwo najczęściej to jest 5% lub wartość zadana z treści zadania. Jeżeli potrzebujemy drugi element, czyli stopnie swobody, musimy zobaczyć, że zawsze w teście chi kwadrat zgodności mamy r minus k minus 1 i jako tak zwane stopnie swobody. R to jest liczba szacowanych parametrów w tym rozkładzie teoretycznym, ile my potrzebowaliśmy policzyć, żeby mieć te prawdopodobieństwa teoretyczne. U nas liczyliśmy tylko wartość oczekiwaną, żeby policzyć potem ten odsetek w tym rozkładzie geometrycznym, a k jest to liczba przedziałów lub wariantów. U nas w tym momencie tych wyników będzie 6, mamy 6 wierszy z obliczeniami, a więc nasze stopnie swobody wynoszą 6 minus 1 i jeszcze raz minus 1 zgodnie z tym wzorem, a wartość krytyczna chi kwadrat będzie wynosiła 9,488. I zestawiając ze sobą statystykę testu z wartością krytyczną tego testu, widzimy, że statystyka testu znacząco przekracza wartość krytyczną, po prostu na pewno przekracza, czyli możemy powiedzieć, że istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej na rzecz hipotezy alternatywnej. Czyli ta hipoteza nie jest poprawna, bardziej poprawne jest przyjęcie przypuszczenia, że rozkład nasz empiryczny nie jest zgodny z rozkładem geometrycznym. Jest po prostu innego rodzaju przybliżenie byłoby lepsze niż przybliżenie rozkładem geometrycznym. Gdyby jednak nasza statystyka testu wynosiła mniej, już nieważne ile, ale na pewno byłaby niższa od wartości krytycznej, to byśmy powiedzieli, że nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, czyli przyjęlibyśmy, że przy 5% możemy mówić, że rozkład empiryczny jest zgodny z rozkładem geometrycznym.